Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o tajemniczej mocy, o wewnętrznej mocy, która tkwi w Tobie. Trzeba tą moc obudzić, trzeba ją wzmocnić, trzeba sprawiać, żeby wzrastała. Po co Ci to? Możesz pomóc sobie w powrocie do zdrowia, możesz pomóc innym w powrocie do zdrowia, możesz polepszyć jakość, komfort swojego życia, możesz polepszyć życie innych ludzi, innych istot. Do tego potrzebna jest moc. Powiem Ci, jak ją rozwijać, powiem Ci, co w tym przeszkadza, co może Ci pomóc. Na koniec taki mały lifehack będzie też. Zacznę. A więc, przede wszystkim, pierwsza sprawa. Kiedyś mówiono, w zdrowym ciele zdrowy duch. Pomimo, że ciało jest tą częścią, która pozornie w tym wzroście mocy nie bierze udziału, należy o nie zadbać. Należy zadbać, nie mówię tutaj o tym, że masz być strongmanem, nie mówię o tym, że masz być gimnastyczką. Na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile cię stać, po prostu postarać się, żeby to ciało funkcjonowało jak najlepiej. Ciało ma wpływ na ducha, na umysł, odwrotnie zresztą też, to jest wszystko razem połączone. Przy dbaniu o ciało takim podstawowym, bardzo ważną rzeczą jest odżywianie. Nie będę tutaj Ci dokładnie opowiadał, możesz obejrzeć na moim filmie któryś drugi lub trzeci odcinek z cyklu Szkoła Szczęścia pod tytułem Jesteś tym, co jesz, znajdziesz wskazówki co do odżywiania. Poza tym ćwiczenia. Tak jak mówię, nie bardzo forsujące, nikt Cię nie zmusza do jakiegoś wielkiego wysiłku. Trochę jogi, może trochę tai chi, może trochę zwykłej gimnastyki. Chodzi o to, żeby ciało było na tyle sprawne, żeby nie przeszkadzało Ci w pracy duchowej. Druga sprawa. Co bardzo przeszkadza? Co bardzo przeszkadza w pracy nad rozwojem swojej mocy, w pracy nad wznoszeniem się na wyższy poziom energetyczny? Porównywanie się z innymi. Porównując się z innymi, zawsze znajdziesz gorszych, zawsze znajdziesz lepszych od siebie. Porównując się z lepszymi, możesz popaść w kompleksy, w samo niezadowolenie, w smutek. To nie pozwala Ci się rozwijać. To obniża Twoją moc. Porównując się z gorszymi, możesz popaść w samozachwyt, możesz popaść w pychę. To również jest niewskazane. To Ci nie pomoże w pracy nad sobą. Po prostu musisz robić to, co robisz. Jeżeli wzrastasz w duchu, zresztą cokolwiek robisz, rób to tak, jakby to było robione tylko dla Ciebie. Mam taką znajomą, kiedyś, kiedy była jeszcze młoda, trenowała lekką atletykę, konkretnie biegi średniodystansowe, ze zmiennym szczęściem. Czasem wygrywała, czasem przegrywała. W końcu przeanalizowała swoje starty w zawodach. To się okazało, że w momencie, kiedy stara się po prostu biec jak najszybciej, kiedy stara się dać z siebie wszystko, wygrywała. Kiedy ścigała się z rywalkami, ten bieg był przegrany. Szczególnie tutaj, jeżeli pracujesz nad swoją mocą, pracujesz nad wzniesieniem się na wyższy poziom, zauważ, nie masz rywali. Ci, co robią to samo, nie są dla Ciebie konkurencją, a często nawet pomocą. Więc nie porównuj się. Nie porównuj się, pracuj w swoim tempie, tak mocno i tak szybko, jak tylko potrafisz, bez oglądania się na innych. Następna rzecz, może i nawet podstawowa. Ego. Ego. Musisz ze swoim ego walczyć. Nie jest to walka na śmierć i życie, walka na pięści. Pamiętaj zawsze, że to jest część Ciebie, ale to jest ta część, która trzyma Cię przy ziemi, która trzyma Cię w ciepłym błocku. Ego dąży do prostych przyjemności, ego dąży do prostych, wygodnych rozwiązań. Jeżeli tak jak 90-95% ludzi będziesz pod władzą ego, nie zajdziesz zbyt wysoko. Ego na siłę będzie trzymać Cię w tym ciepłym błotku, bo jest tam mu wygodnie. Jest wygodnie, ciepło, ono niczego więcej nie potrzebuje. Jeżeli wyjdzie, jeżeli razem wyjdziecie z tego błotka, wyjdziecie na zimny wiatr. Trzeba będzie się wspinać po drabinie. Ego tego nie chce. Będzie Cię zatrzymywać. Dlatego z tym ego musisz walczyć.
walczyć na co dzień, walczyć w dobrym znaczeniu. Musisz je wychować, ono jest jak małe dziecko. Musisz ego wychować i pokazać, co jest prawdziwą przyjemnością, jak wielka radość jest po osiągnięciu prawdziwego celu. Dopóki jego tego nie nauczysz, będą to tylko przyjemności proste, łatwe. Dlaczego jest tyle ludzi otyłych? Jedzenie jest jedną z najprostszych przyjemności. Wiesz, jeżeli kiedykolwiek próbowałeś się odchudzać, wiesz, jak ego walczy. Wiesz, że w momencie, kiedy zaczynasz się odchudzać, od razu masz obraz pięknego tortu czekoladowego, prowadzi cię od razu do wspaniałej cukierni, dąży do przyjemności. Ale jeżeli na przykład w tym momencie taki tort, kawałeczek tortu może kosztować, nie wiem, 7-8 zł, jeżeli weźmiesz te 8 zł, pójdziesz, kupisz karmę dla ptaków, jest zima teraz, rzucisz ptakom, ego najpierw będzie mówić: co mi te durne ptaszyska? Tortu dawaj. Pokaż mu, jaka przyjemność jest z tego, że nie pozwoliłeś tym ptakom głodować. Jaka przyjemność jest z tego, z jaką przyjemnością to jedzą. Pokaż ego, że można czerpać radość z cudzej radości. To jest prosty przykład z tymi ptakami. Zresztą ego potem ci powie: nakarmiliśmy ptaki, to teraz chodźmy na tort. Ego jest bardzo uparte. Ale tylko na początku. Przykład był prosty, obrazowy. Musisz z ego walczyć, musisz ego wychowywać, pokazywać mu cały czas, co jest prawdziwą przyjemnością, co daje prawdziwą radość. Ono się przyzwyczai. On się przyzwyczai do tego i potem już nie będzie ciężko. Potem ego samo będzie siedzieć cichutko i czekać na to, co mu zaproponujesz. Nie będzie cię ciągnąć w twoją stronę, jak niesforny dzieciak, tylko jak grzeczne dziecko będzie wpatrzone w ciebie i czekać, co zaproponujesz, bo zrozumie, że ty dajesz prawdziwe przyjemności. Ta twoja wewnętrzna, głęboka istota, która wie, co sprawia prawdziwą radość. Wtedy możesz wzrastać dalej. Możesz wzrastać, możesz się wzmacniać, twoja moc wzrasta. Co jeszcze jest ważne, o czym chciałem ci powiedzieć? Chciałem ci powiedzieć jeszcze o kilku sprawach. Może zacznę od czego by zacząć. Dobrze, wcześniej dostaniesz lifehacka. Może już ci się ten film nudzi, więc lifehack ci się należy. Metoda ze starożytnego Egiptu nie ma wspólnego nic z ciężką pracą. Tutaj chodzi o wspomożenie się za pomocą magii kamieni. Jeśli widziałaś inne moje filmy, wiesz, że bardzo lubię kamienie, kryształy. W momencie, kiedy medytujesz, w momencie, kiedy zanurzasz się w pustce, w momencie, kiedy robisz jakieś afirmacje, wizualizacje, do lewej ręki, do lewej dłoni kamień księżycowy, do prawej dłoni kamień słoneczny. Zaciśnij je w pięści, tylko pamiętaj, pięść zaciśnięta zawsze z kciukiem na wierzchu. Nigdy wewnątrz. To ci pomoże. Może to dziwne, ale pomaga. Pomaga naprawdę. Następna sprawa, ważna. Musisz się resetować. W momencie, kiedy wzrastasz, kiedy chcesz, żeby twoja moc się zwiększała, musisz się resetować, tak jak w komputerze, kiedy zbierze ci się zbyt dużo plików, często niechcianych, niepotrzebnych. On spowalnia. Ty też spowalniasz. Codziennie na przynajmniej 15-20 minut, przynajmniej raz dziennie, zanurz się w pustce. Zanurz się w stanie bez myśli, bez pragnień, bez dążeń, po prostu w całkowitej pustce. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobisz, możesz obejrzeć mój film Potęga Milczenia. Różne są szkoły, możesz skorzystać z różnych sposobów. Chodzi o to zanurzenie się w pustce. Oprócz tego, że cię resetuje, to jednocześnie fantastycznie się potem czujesz. Nasuwa ci piękne obrazy, nasuwa ci piękne przeżycia. To jest naprawdę cudowne i konieczne. Konieczne, jeżeli chcesz wzrastać. Jeżeli chcesz, aby twoja moc się zwiększała. Takie zanurzenie się w pustce jest czymś takim jak resetowanie komputera, jak umycie swojej duszy. Musisz to robić. Musisz wzrastać.
Musisz nabierać siły. Musisz nabierać mocy, która jest potrzebna tobie, która jest potrzebna innym ludziom, która jest potrzebna innym istotom. Jeżeli chcesz pomagać sobie, pomagać innym, musisz zwiększać swoją moc. Mógłbym o tym mówić do ciebie jeszcze pół godziny, godzinę, dwie godziny. Nieistotne. Na razie tyle. To są sprawy podstawowe. To są sprawy podstawowe, które są ci konieczne. Mam nadzieję, że ten film przyniósł ci pożytek. Zapraszam cię do obejrzenia innych filmów, z których możesz dowiedzieć się więcej. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Zapraszam cię na mojego Instagrama. Od niedawna jestem na Instagramie. Link znajdziesz na mojej głównej stronie albo w opisie filmu. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.